Zmierzając do Jerozolimy, Jezus przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei. Gdy wchodził do pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego 10 trędowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali: Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami. Na ich widok rzekł do nich: idźcie, pokażcie się kapłanom. A gdy szli, zostali oczyszczeni. Wtedy jeden z nich, widząc, że jest uzdrowiony, wrócił, chwaląc Boga donośnym głosem. Upadł na twarz do nóg Jego i dziękował Mu, a był to Samarytanin. Jezus zaś rzekł: czy nie 10 zostało oczyszczonych? Gdzie jest 9? Żaden się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec. Do niego zaś rzekł: wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła. Oto słowo Pańskie. Zmierzając do Jerozolimy, przechodził przez Samarię i Galileę. Scenę dzisiejszej Ewangelii pamiętamy bardzo dobrze z katechizmu, z biblijki szkolnej. Często była ilustrowana. Do dziś pamiętamy tytuł tej katechezy: Wdzięczny Samarytanin. Najważniejszą postacią był Samarytanin, który wrócił, aby podziękować. Na kanwie dzisiejszej perykopy uczono nas o wdzięczności, pojmując ją bardzo, bardzo naturalistycznie. Nie jest to tłumaczenie fałszywe, ale za płytkie. Wystarczy uważnie przeczytać perykopę, aby się przekonać, że postacią centralną jest Chrystus zmierzający do Jerozolimy, a nie Samarytanin. A centralny temat można by sformułować następująco: miłość przekracza wszelkie granice. Zmierzając do Jeruzalem, przechodził przez Samarię i Galileę, czytamy w wierszu 11. Żeby zrozumieć w pełni sens podróży Jezusa przez środek Samarii i Galilei, należy sobie uświadomić, jakie to granice dzieliły te krainy. To nie były zwykłe granice geograficzne, to były żelazne bariery wrogości, nienawiści między ciągle kłócącymi się ludami. Korzenie tej nienawiści były bardzo stare i głębokie. Mieszały się w niej elementy rasowe, religijne i kultyczne. Kto się waży na przekroczenie takich granic, ten się naraża na niebezpieczny konflikt z tradycjami swego narodu. Pan Jezus podjął to ryzyko. Nie tylko przeszedł przez środek Samarii, ale jako przykład stawia Samarytanina. Pan Jezus łamie nie tylko bariery rasowe i religijne, lecz również społeczne. Wyszło naprzeciw Niego 10 trędowatych. Trąd według pojęć starotestamentowych uważany był za skutek grzechu i za karę Bożą. Trędowaty był pierworodnym śmierci, martwym płodem, który na pół zgniły wychodzi z łona swej matki. Religijny aspekt trądu miał konsekwencje społeczne. Trędowaci wypędzani byli ze wspólnoty, nie mogli mieszkać w obrębie murów
miasta musieli poddawać się kontroli kapłana. Trędowaty, który podlega tej chorobie, będzie miał rozerwane szaty, włosy w nieładzie, brodę zasłoniętą i będzie wołać: nieczysty, nieczysty. Będzie mieszkał w odosobnieniu. Ludzie ci żyli w całkowitej izolacji. Kontakt ze zdrowymi był zabroniony, dlatego zatrzymali się z daleka. Nie wołają: nieczysty, lecz z ufnością ulituj się nad nami. I te granice przezwycięża miłość Chrystusa, przywraca ich do społeczności ludzi zdrowych. Miłość Jezusa nie zatrzymuje się przed żadną granicą. I to jest główna myśl dzisiejszej Ewangelii. Łukasz chciał pokazać, że do istoty miłości Boga należy znoszenie i przekraczanie wszelkich granic wzniesionych przez nienawiść, wrogość i przesądy. Co więcej, nie tylko przekraczanie granic, ale również łączenie tych, którzy byli podzieleni. Chrystus zburzył rozdzielający mur wrogość, wprowadził pokój. Trzeba jednak całkowicie zaufać tej łączącej i uzdrawiającej miłości Jezusa, jak ci trędowaci z ufnością proszą o uzdrowienie, posłusznie idą do kapłana. Dzięki temu bezgranicznemu zaufaniu zostali oczyszczeni. Tylko jeden Samarytanin wraca do Jezusa, pada na twarz i w Jezusie oddaje chwałę Bogu. W cudownym uzdrowieniu doświadczył i zrozumiał, że Bóg działa w Jezusie. W Jezusie stał się nam bliski. Dlatego nie idzie już do świątyni jak pozostali, lecz wraca do Jezusa. Stare prawo, kapłani stracili już sens bytu. Samarytanin chciał być blisko Boga w Jezusie. W Jezusie oddał mu chwałę. Była to już nowa wiara, która kazała mu wrócić do Jezusa. Na taką wiarę Jezus odpowiada: wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła. Uzdrowiła go nie tylko cieleśnie, lecz duchowo. Otrzymał zdrowie i zbawienie. I tak miłość Jezusa łamie granice nienawiści, jednoczy, uzdrawia i zbawia.